Cześć, ja jestem Piotrek i witam w kolejnym odcinku Pytasz Wiesz. W dzisiejszym odcinku poznacie 10 sposobów na nudę. Przeczytaj książkę. Ja wiem, że połowa społeczeństwa nie czyta książek, ale możecie być od nich lepsi. Zacznijcie czytać nawet teraz, w tym momencie. Dalej nie pomogło? Kolorowanka. Myślicie, że kolorowanki są tylko dla dzieci? Spójrzcie na to. Godziny frajdy zapewnione. Zrób znajomemu dobry żarcik, bo przecież kto nie kocha dobrych pranków? No, siema. Cześć, Krzychu. No, sprawa. Gdzie jesteś? No, aktualnie poza domem, a co? A, okej, okay, bo my tu nagrywamy. No i co? No nic, chciałem się zapytać, gdzie jest Krzychu. Zawsze na imprezie, kiedy dzieją się nudy, weźmiesz 3 butelki, oczywiście plastikowe, od Tymbarka i zaszalejesz. Każda loszka będzie twoja. To może zacznijmy od 2. Weź aparat i pobaw się w fotografa. Nieważne, czy masz zwykły aparat w telefonie, znaczy w iPhone'ie, czy profesjonalną lustrzankę. Bo każdy aparat jest dobry, by chwycić chociaż tą jedną sekundę z całego naszego życia. Potem możesz pochwalić się takimi swoimi zdjęciami na Facebooku i może, a może jakiś dzik albo jakaś loszka zaprosi cię na sesję fotograficzną. Idź spać. Niech przyśni ci się studio Tymbark. O tak, Zuzia, Jaś i SKKF, wszyscy razem bawią się z tobą. O tak, widzisz to, nagrywasz z nimi wspólnie odcinek, który wychodzi co tydzień w sobotę o 8 rano. Nagle budzisz się i dostajesz zaproszenie do udziału w głównych odcinkach Tymbarka. Sny się spełniają. Dalej nie pomogło? Dalej się nudzisz? No skoro już dotrwałeś do tego momentu w odcinku, to znaczy, że mam dla ciebie ten jeden, jedyny, najważniejszy punkt w całej liście. Ucz się! Oj tak, dokładnie tak. Skoro już tak bardzo ci się nudzi w życiu, to poświęć ten czas na samodoskonalenie się. Poważnie? No przecież książka od matematyki nie gryzie, nie chce ci wessać duszy. Ja wiem, ona może tak wyglądać, ale naprawdę twoja dusza zostaje na miejscu. To zwyczajna książka, która ma na celu zrobienie z ciebie mądrego człowieka i logicznie myślącego. Napisz list. Pewnie wy nie pamiętacie tych czasów, ja de facto też nie, kiedy nie było jeszcze komputerów i wysyłało się po prostu listy. Tak więc weźcie długopis i kartkę, zastanówcie się, do kogo chcielibyście napisać i po prostu to zróbcie. Może chcecie napisać do miłości waszego życia. A jeżeli napiszecie do niej list, a nie jakąś zwykłą głupią wiadomość na Facebooku, będzie wasza. Jeżeli już nic was tutaj nie satysfakcjonuje z żadnej tej listy, to po prostu wejdźcie na YouTube i zacznijcie oglądać Studio Tymbark. No przecież nie będę tu reklamował innych YouTuberów, nie? Albo po prostu weź kamerkę do ręki i zacznij nagrywać. Wtedy to już w ogóle nie będzie ci się nudziło. Cóż, warto mieć przyjaciela. Z nim nigdy nie będziesz się nudzić. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o tym, aby dać łapkę w górę oraz skomentować, bo przecież komentarz jest najważniejszy. Tak jak ostatnio zauważyliście, na każdy komentarz, gdzie jest Krzychu, odpowiedziałem, tak więc dzisiaj zrobimy podobną zabawę. O nazwie... Gdzie jest Maciek? Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować Studio Tymbark i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pytasz Wiesz.